Siemaneczko, z tej strony Dexter Games, witam was w kolejnym odcinku z naszej polskiej serii Mała Forma. Dzisiaj ze mną sąsiad Krzychu. Witam. Dzisiaj lecimy sobie po nowy nabytek w końcu. Jest to, w sumie zaraz sami zobaczycie, tutaj wyciągam kołówkę tutaj na beki, na cielęta i w ogóle. Kupiłem trochę lubofoski podzwoża. No i dobra, zaraz zobaczycie, jaki to jest nabytek. I musimy po to pierw pojechać, bo tam jest u takiego gospodarza, tam dawniej ziemniaki sprzedawałem i w ogóle jak się wtedy bawiłem. Teraz zaprzestałem, no to tam już dawno nie wiem, no ale wystawił takie coś fajnego. Piękne rzęsąko. Tak, co mi ułatwi robotę i uczyni to, że zboża będą ładniejsze. A jest to już w sumie, mogę już tam wam powiedzieć, jest to rozsiewacz do nawozów. Czekaj, jak on się nazywał? Lej. Lej. O, właśnie, lej. O, mi wypadło z głowy, coś miałem mówić, ile jakiś talerz. Dobra, i rura przed główną. Szkoda, że nie ma jakiejś dróżki tutaj przez tą łąkę, to by było krócej, ale mówi się trudno. Sypniemy trochę lubofalski podboża i jak będzie czasu, to przelećmy tą bronkami. A ty co tam w ogóle, sąsiad, działasz? A wiesz co, pole agregatuję, orki nie robię, jak na razie skończone orki. A się kurzy strasznie, ci powiem. No, sucho jest. Ale co poradzisz? Nim nie poradzisz. No jak zasiejemy, to niech leje. Albo teraz niech się poleje trochę i w mokre zasiać, to ładnie by poszło od roku. Dobra. I rura. Wolny mi ładnie to już po pola się wali. Powiedz mi też wyszedł. Ładnie na wierzch, to tam też będzie trzeba kupić jakieś worki nawozu i to posypać. Tutaj po lewo moje pole, które orałem i tu gdzieś będzie jeszcze sąsiada. O, jest też tam po lewo sąsiada. Tutaj orałem w sumie wczoraj, to była ta orka wykonywana. No i tu jest jeszcze jedno moje poletko. Po kukurydzie tutaj było, bo na ziarno ciąłem. Też wyorałem wczoraj. No i tutaj moja łąka. Też by myślałem, że będę tutaj miał coś czasu i będę mógł na nią coś dać ten. Mam nawozu też, ale coś nie pykło. Nie ma czasu na to. W następnym roku może będzie czas tu gnojówkę albo gnój się da to. To będzie dobrze. Dobra, i tu wyjechać, żeby na tą asfaltową drogę wyjechać. Tu trzeba skręcić. Dobra. Jeszcze 55 ubrudzona w ziemi w tym wszystkim, no ale robi. Przecież to ma prawo. Dobra, tutaj jedziemy dalej. 12 tysięcy na moim koncie. Stwierdziliśmy w ogóle, jeśli chodzi o tą talerówkę, to stwierdziliśmy z sąsiadem, że jednak jej jeszcze nie będziemy kupować, tylko dopiero po żniwach, bo i tak już teraz poradził wszystkie pola, więc nie ma nie potrzeby. No, o, i jest oto piękne urządzenie, niebieski piękny lej. Dobra, podjeżdżamy, ja już tam zapłaciłem mu wszystko, miałem ją odebrać. Mogłem tu z sąsiadem polonezem obczaić to w ogóle. Jak to będzie wyglądać? O matko. Dobra. No i polura na gospę teraz. Po nawóz i potem szczepkę sobie zapniemy i pojedziemy. Na ile starszy, na tyle starszy, na wodę. I tyle. Później się da
Jak już wykiełkuje, to się nas posypie i no i będzie. Dobra. Tutaj jakaś łąka ładna. Ja to nie wiem kogo. Ja nie wiem, co będzie drzwi, bo teraz już w miarę gorąco, ale też skrzypiały mi strasznie w ogóle na jednych jeździe. Klimatyzacja. Dobra. I dobra, tutaj robię inny pociąg. Dobra. Polonez stoi u sąsiada, za którego też po workach widzę. Teraz Ursusek pracuje. Daje radę? Jeszcze jak. No i też, żeby jak będzie zrobić się pierwszy pokos, to będzie można już jakieś krówki mięsne przywozić. Pomału. Tak więc, no, teraz pójdzie wszystko, roboty jest nawał. Dobra. Terminy gonią. No, to prawda. Ja tak w miarę ma... O kurde. Co sąsiad? Ja nic, trochę ten, nie ten zaczep się złapał. Okej, trzeba odjechać trochę. Co, nie będzie się dało podpiąć go? Dobra, to jedziemy tak. Pojedziemy sobie tam, co miałem, kukurydzę. No kurde. Trzy worki mam, jak usypałem prawie do pełna ten lejek. No dobra. Na jedno pole na pewno starczy. Fajna łąka, ale to pieniądz. Nie czuć go na razie, więc nie ma jak kupić. Chyba że w dzierżawę będzie można wziąć. Bo nie wiem, czy sąsiad wiesz, tu dodałem taki o ten młodzisza, że w dzierżawę można brać. A pola. To wiem, widziałem. Może coś pożniwa, no właśnie plan coś będzie robić, ale zobaczymy. No, będzie można myśleć, kombinować coś. Siódka, która roboty ma, to... Nie narzeka. I rura.
Wstawimy sobie tą wikółkę tu. No dobra, zasypaliśmy trawę i oto można. Co to? No. Można gazować. Kurde. Parę pól zrobię na tym jednym lejku. Dobra. To zaraz wjadę tutaj po tym pokukurydzę, żeby się nie sopać niepotrzebnie. Jadę i w sumie przez łąkę mogę też przeciągnąć trochę tego nawozu, bo i tak to jeszcze rośnie, to czemu by nie? Dobra. Ładnie, pięknie. Dobra, jedziemy. Widzę, że tu niektórzy jeszcze też nie posiali. Czekają jeszcze. To sąsiednie jesteśmy ostatni, którzy jeszcze nie zasiali. Ja powiem ci, ten lejek ładnie się spisuje. Talerz na i ile po... A powiem ci, nie wiem, ale dość sporowo i niedużo bierze. Ale... Nastawki mi jeszcze dorzucił w gratisie i na 300 kilo wchodzi do niego. Tak więc fajnie. Ale na ile sypie? Chyba 6. Albo i no chyba coś takiego. Ale w miarę sporo. Ale ci powiem, idzie ta robota. No idzie, musi iść. Teraz drugie pole już robię. Ale tak, to. Ja teraz lecę też na... na tamtą orę. Teraz to ostatnie pole. Sobie... no przerę, tam przelecę tym nawozem. I jakby może zobaczę, albo zostanie, a jak nie zostanie, to tam cilu, a jakby zostało, to... dam do stodoły i później na owiec sobie sypnę na którymś odcinku. To nie wiem, że to po zboże, ale to tam to mniejsze z tym. Się sypnie trochę i ten. No i zawsze to jest coś tam da, nie? Dobra, pojedziemy sobie tu asfaltówką. Pyk. No, zobaczymy, czy będziemy bronować. A, raczej przebronujemy dzisiaj jeszcze. Chciałbym chociaż jedno pole, ciepło się, przelecimy. No i to tak. U kościoła to... To dla spokojnie. Dobra, pyk.
Rura. Ale ci tutaj ten owiec koło mojego pola za sołtysem, to No. ładnie odbił. No ładnie, ładnie właśnie. Będę musiał tam właśnie na no, jakiś sypnąć. Później jeszcze na chwasta opryskać. Też jeszcze opryskać jakimś nawozem i ładnie będzie. Żeby jak najwięcej nasypało, wiesz co chodzi, nie? Bo później trzeba to sprzedać i teraz robić, kroić. Zapnę sobie tą kółkę i jedziemy odstawić 55 na gospo. No i wezmę ciapaja i sobie przebronuję na szybkości. No tyle dobrze, że brony piątki to szybko, szybko robota idzie, odpływałek, pyk. No i dobra. Tu widać też ktoś ma owiec. Owiec zasiany to też ładny widzę. No ale u mnie ładniejszy. Jak tam ci to sąsiad idzie? A, bardzo dobrze. Dalej uprawiasz? Dalej uprawiać. Ja się dalej tak kurzy. No kurzy się, kurzy, no ale co poradzisz? Mówisz, że dalej uprawiasz agresywnie. Daje radę? No, trochę zakopci, ale idzie. No to elegancko. A to 60 ma dziki skręt. Matko, boską sąsiad Tura w krzaki rzucił pod płot. Tam krzywo jest. Później będzie płakał, że nie ma czym belki ładować, bo mu ten zardzewiał cały i się połamał. Robię kąpiel olejową. No. Muszę znowu śmigać. Coca-Coli. To już dopiero będzie szrot. Dobra. Zostawiamy to tu. Trzeba go przygasić. Biorę ciapaja. W porządną maszynie. I jadziemy na robotę. Bronki są, to ogień. Pojedziemy sobie pierw na te. Na te polece zacząłem ostatnio orać, ale nie doorałem. I dopiero pojedziemy na tamto. Ale chmurę puszcza.
No ale to ciała pisto, bo on tak lubi. Ale pali pszczoła, ile tam paliwa, paliwa ma. Wodą zalany to będzie chodził. Nie będzie się grzał. No i dobra, dojeżdżamy do tego poletka. O, poletka to pola w sumie, bo to niemałe jest. Dobra, składamy bronki. No i wlatujemy ciapajem. I rura. I następne skończymy. No już tu gazuje sobie ciapka na tym. Ciapuś daje radę z tymi bronkami, powiem ci, elegancko idzie. Brony elegancko rozwalają, taką ta ziemia taka fajna jest, w miarę się rozkruszy sama. No i dobra, tu jeszcze rzeczki i porobię się na tym polu i będę jechał na to, co nawoziłem. Jak sąsiedzi myślisz, czy z biogazowni mieliby płynną Coca-Colę na sprzedaż? Nie wiem, szczerze ci powiem. Może by mieli. Trzeba by było tam podjechać i zapytać. No, trzeba będzie wsiąść do Polonezy i pojechać. No. Może by mieli w sumie. Kurde, tam mi się podoba ten ciapek. Ładnie jest. I dobra, tutaj przelecimy jedno, tam co nawoziłem pole i to będzie tyle, bo znowu taki długi od tych odcinków nie ma co robić, no bo to się nie chce, ale wyrwałoby, bo nie chce się go oglądać, takich długich.
Ma i tak 25, no ale tam to jeszcze pole przelecimy na szybkości. O, sąsiada widać. O, ty tam robisz? O kurde. No, powiem ci, na tamtym zrobiłem na samym początku pole, to pierwsze co brałem, to tak mokro nie było jak na tym, tutaj jest jest mokro. Powiem ci, ciapek aż w miarę topi, tylnie, ale nie koła, ale w miarę idzie. Ale tam oporowo nawracasz sąsiad. No kurde. Jego ostatni przejazd. Na gospodę będę zjeżdżał, bo zaraz sobie później pojadę na te po kukurydzy pole. Bo tam też jest, no i wszystkie będzie trzeba uprawiać. Tak, żeby jutro wjechać tutaj z siewami od rana, bo będzie ciężko. Tak więc dobra. Zajeżdżamy tu. No i dobra. To będzie na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Siemano. Cześć.